Siema. Poznałem Szczepana Dyducha, który obszywa zawodowo siedziska i dokładów do motocykli, do motorowerów, do skuterów i za pośrednictwem właśnie Pegowca poznałem go dzisiaj, zadzwoniłem i powiedziałem mu właśnie, że chcę Dragstera wziąć na targi Wrocław 18-19 marzec i chciałem, żeby mi zrobił, obszył siedzisko w Dragsterze. No porozmawialiśmy chwilę, mówi, że jest fanatykiem jazdy na jednym kole. Pyta mi się, czy ja tam latam tym skuterem na kole. Mówię, że ja na kole skuterem nie latam, ale za to Betą 350 crossem. Wysłałem mu nawet tam filmik, żeby wiedział, o co chodzi. On mówi, że ma tylko chwilę wolną, to tylko wsiada na motocykl i lata na kole. Mówi, że tak za bardzo mnie nie zna, bo nie ma czasu, bo po prostu albo praca, albo po prostu śmiga na kole. Także ja przyszedłem dzisiaj tutaj do garażu, mam porobić mu zdjęcia, muszę mu te foty i w ogóle siedziska do skutera wysłać kurierem w poniedziałek. Bardzo mało czasu będzie miał na to. No oczywiście będę go reklamował na targach, czyli Dragster będzie wystawiony z jego oprzytym siedziskiem. No i nie wiem, może Tomek się skusi, żeby Raptora 250 też siedzisko oprzyć. Czyli jeżeli macie siedziska do oprzycia, słuchajcie, no jest zawodowy gość, Szczepan Dyduch. Znajdziecie go na Facebooku. TikToki też podobno robi. Właśnie Pegowiec mi wysłał też TikToka, gdzie po prostu pokazuje swoją pracę Szczepan. No dobra, ja słuchajcie, zdaje się i tak na Szczepana, jak zrobi właśnie to, oprzyje to siedzisko. Też dlatego kolory to już też chcę, żeby on sam dobrał. Napisy też, nie? No to nie, może napisy to bym mu podpowiedział, co, ale jaki kolor, jaka nić, oprzycie. No, także jeżeli ktoś by chciał, no to śmiało zapraszam, muszę wam powiedzieć, że zawodowo to po prostu robi i za przystępne pieniądze, no. Dobra, ja sam oprzywałem to tylne siedzisko, tam jest zamek, zapomniałem mu powiedzieć, ale myślę, że sobie poradzi z tym. Dragsterek, pokaż się tutaj do fot. Muszę cię wystawić na środek. Chciałbym, żeby jeszcze Tomek Kubie oprzył, ale na targi, żeby miał. Kuba, fajne. Urwałem sobie kierunkowskaz, nie? Taki jestem. Niestety. Tu mi element brakuje do zamka. Wyrwałem go sobie, zgubiłem po prostu, nie mam, nie wiem, chyba trzeba będzie tutaj kupić jakiś zamek zwykły, jakiś coś z dynksem. Plastik tutaj mi po prostu się wywalił. Ital Jet na zbiorniku. To siedzisko jak się otwiera? Chyba z kluczyka. Fajnie, że Dragster na targi pojedzie, bardzo się z tego cieszę. Jest. No dalej. Majster. Nigdy nie otwierają tego siedziska. No niby poszło, a nie chcę. Dobra, ja się zabiorę za zdjęcie, bo zaraz będzie ciemno. A to ja sobie sam zrobiłem, poobszywałem. Trochę lipnie. Dobra, on chyba będzie wszystko wiedział. Tu powinno być właśnie na ten zameczek. Zresztą jak macie jakieś pomysły, ten filmik wrzucę przed wysyłką. To może macie jakiś pomysł, żeby Dragsterka tutaj, jak go tutaj właśnie te siedziska oprzeć. Ale mi się wydaje, że czarne powinno zostać, tylko niebieskie nici. I tak samo tył też czarny. Żeby było jednak więcej tego czarnego, bo jak będzie niebieski, to będzie zapstrykaty trochę. O, zeszło siedzisko. O, tu muszę jeszcze tutaj
wykręcić na imbus. Jeszcze imbus mi jest potrzebny. Jakiś karton muszę poszukać. Słuchajcie, można nas spotkać 18-19 na targach. Jeszcze hotelu nie załatwiliśmy, ale powiedziałem już Klaudii, żeby załatwiła coś. Wyjaśniło się już coś, patrzcie. Z ostatniego odcinka, nie? Myślałem, że to jest do zaślepka do akumulatora. A patrzcie, a to jest właśnie zaślepka tutaj. I tutaj wkręcę, tylko przykręcić. Tu śrubki zostawiam. Siedzisko z zawiasem gotowe na wysyłkę. Nowe życie wejdzie w Dragstera. No już teraz mam komplet. Nie chcesz odpalić? Chcę odpalić Dragster, on chce jeździć. Miał być odcinek z jazdy, ale niestety u nas syf, pogoda, śnieg pada. Nic z tego nie wyjdzie, muszę poczekać trochę. Ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będzie fajnie i wyjadę. Ale bez siedziska. Tak też można jechać. Dobrze, teraz małe foty. Teraz małe fotki do Szczepana, żeby wiedział co i jak ma dopasować kolory i oprzycie, żeby go miał w całej okazałości. I zobaczymy co on stworzy. Obiecał, że wyślę też wlepy, czyli wbijajcie po kalendarze, po plakaty na te targi. No ja mam wszystko ogarnięte, paczkę uszykowaną, czyli w poniedziałek wysyłam do Szczepana. Wysłałem mu właśnie zdjęcia, porobiłem, mówi do mnie, że słuchaj kozacko mi to zrobi. Ja jestem święcie przekonany, że to będzie po prostu petarda. Mała kosmetyka jeszcze tylko przed targami tego Dragsterka. A składów powiem wam szczerze, że jeszcze nie wiem co weźmiemy, nie? Ja myślałem cały czas, że bierzemy Raptora Kuby 250, ale Tomek tak sceptycznie nastawiony jest, no ale myślę, że no beta na pewno będzie. Beta będzie, Dragster będzie. A ja już naprawdę w tym tygodniu nagram wam odcinek, właśnie pojadę po Browca, nie? No pojadę po Browca, nie? Żebyście wiedzieli, na stację. Już wydam te maksymalnie 5 zł na to piwo. Gdzie tam droższe będzie na stacji? To 5 zł to kiedyś kosztowało, a teraz powariowali z tymi cenami. Dobra, idę do domu. Klaudia niech w poniedziałek zaraz, czy tam nie wiem. No pewnie dzisiaj będzie mogła już kuriera zamówić. A w poniedziałek się nada. No i mam oczywiście zaproszenie też na Podhale, bo właśnie tutaj Szczepan jest z Podhala. Także pozdrawiam cię Szczepan. Dzięki, że pomożesz z siedziskiem. No będziesz miał swój wkład w tego pięknego Dragstera. Pod targami na koło, nie? Będzie można śmigać nim. No jestem ciekawy, jak ludzie będą reagowali na ten skuter. W ogóle dużo ludzi ma skutery, nie? Może im przypasuje ten skuterek. Także ja już się nie mogę doczekać, kiedy na te targi pojedziemy. Będzie 2 dni odpoczynku. Znaczy ciężkiej roboty, ale dla mnie to będzie odpoczynek. No to co, trzymajcie się, nara i do zobaczenia na targach Wrocław 18-19 marzec. Hejos!
like a brother in the London. Just a little bit in the family.